Kolejnym tematem, o którym chciałbym porozmawiać, jest to, co się dzieje aktualnie w Polsce. Bym powiedział nawet skandal, który został nazwany Pandora Gate. No właśnie, i tutaj chciałbym się ciebie zapytać, bo jednak działasz mimo wszystko w internecie, na social mediach. Czy zastanawiasz się, publikując cokolwiek, zastanawiasz się nad tym, jaki to ma wpływ na odbiór, na młodych ludzi, na to, jak odczytają pewne twoje wiadomości, zdjęcia? Wiesz, ja mam dwie młodsze, przyrodnie siostry i myślę o tym często, w jakim świecie one się wychowują i w jakim świecie żyją i co z nimi robi internet, co z nimi robi świat mediów. I trochę się boję o nie, bo ten świat momentami mnie przeraża. Ja staram się zachować dystans do tego, bo internet to jest tylko jakaś mała cząstka mojej pracy, bo po prostu zajmuję się głównie pracą na planie albo w teatrze, ale bez tego internetu trochę w moim zawodzie nie da się żyć. Staram się to ograniczać i staram się dbać o swoje granice, ale jak myślę o nich, jak myślę o młodych dziewczynach, które wchodzą w dorosłe życie, w to, jakie wzorce dostają, to trochę mnie dreszcz przechodzi. Z mojej strony ja na przykład staram się w przypadku sesji zdjęciowych bardzo ważny jest dla mnie jak najmniejszy retusz. Oczywiście czasem ten retusz jest konieczny albo to są jakieś drobiazgi, ale wydaje mi się, że na siłę zmienianie się i uważam, że jest w tym jakaś misja. Nie chcę przesadzać oczywiście, bo autorytety myślę, że są gdzieś indziej niż w mediach, ale że jest w tym jakaś misja, że my wrzucając zdjęcia do internetu i mając duże rzesze odbiorców, w pewnym sensie kreujemy ich wyobrażenie na temat świata i ten kanon piękna, który bardzo często, ten kanon wykreowany przez media społecznościowe po prostu nie istnieje. Jest powyszczuplany, ponaciągany, napompowany i jak tylko mogę, staram się tego unikać, bo też osobiście nie lubię samej siebie nie poznać na jakimś zdjęciu albo na jakiejś okładce. Tak, myślę, że świat internetu jest dość niebezpieczny, tym bardziej dla młodych ludzi, którzy coraz szybciej sięgają jednak po ten telefon, po tableta i wchodzą w ten świat. A wow. Myślę, że... Tak, wow. Wszędzie. Myślę jednak, że osoby w wieku 13, 14 lat, czy nawet mniej, nie do końca potrafią oddzielić dobro od zła i nie do końca potrafią wybrać sobie odpowiednią drogę w tym internecie, bo nie wszystko, co jest w nim, jest odpowiednie. No na pewno nie wszystko jest odpowiednie. Myślę, że nawet może być więcej treści nieodpowiednich. Oczywiście w internecie można znaleźć wiele wspaniałych rzeczy i ciekawych i sama z niego korzystam każdego dnia, ale tak jak mówisz, no, kiedy ma się kilkanaście lat, to ciężko to ocenić, więc no nic, mam nadzieję po prostu, że fajnie by było, gdyby to było jakoś regulowane, bo martwię się o to i wydaje mi się, że można dużo szkody narobić, jeśli ktoś ma 12-13 lat i trafi w tym internecie w nieodpowiednie miejsce.